W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam 5 najgłupszych wypowiedzi wicemarszałek Sejmu, posłanki Platformy Obywatelskiej pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Na początek dwie stare wypowiedzi pani Małgorzaty o podatkach oraz odpowiednie komentarze pana Przemysława Wiplera. Ile osób straci pracę przez to, że podnieśliście o 2% składkę rentową? Czy pani te dane posiada? Pani przyszła mu dane. Czy pan mówi, że ludzie stracą pracę, a może się okaże tak, że właśnie dzięki temu... Chętniej, bo praca będzie droższa, chętniej będziemy zatrudniać. Nie. Chodzi o to, żeby w ogóle gospodarka się rozwijała i żeby były tworzone nowe miejsca pracy. Podniesienie tej składki może spowodować właśnie ożywienie gospodarki, większe ruchy i wtedy powstaną nowe miejsca pracy. No, pani poseł, ja gwarantuję, że to będzie hitem internetu, że podniesienie podatków spowoduje przyspieszenie gospodarki. To nie jest podatek. Panie redaktorze, to jest de facto podatek. Absolutnie. Ja powiedziałam, że to może spowodować ożywienie jednak pewnych pieniędzy, które wejdą na rynek. Naprawdę. No właśnie, to jest domiar Rostowskiego, tak to powinno się nazywać. Pan minister Rostowski podczas debaty na temat składki rentowej powiedział coś, co było kompletnie dla mnie szokujące, bo powiedział, że z danych Ministerstwa Finansów wynika, że firmy w chwili obecnej, przedsiębiorcy mają nadpłynność i że tą nadpłynnością powinni się podzielić i nie ma innego pomysłu, żeby oni się podzielili tą nadpłynnością, jak po ich stronie podniesienie obciążeń pracy o 2 punkty procentowe. Ten domiar Rostowskiego to jest na tyle ciekawa sprawa, że ja wysyłam list do organizacji pracodawców, żeby ich zapytać, czy są w stanie potwierdzić tą nadpłynność wśród firm. Żadnych podwyżek podatków nie będzie. Poczekajmy spokojnie te kilka tygodni. W tym tygodniu będziemy głosować za podniesieniem podatków PIT, ponieważ likwidacja ulgi internetowej to jest podniesienie podatku dla internautów. Likwidacja kosztów uzyskania przychodu dla artystów, twórców, akademików, wykładowców akademickich to jest podniesienie podatków. Ale także jest zabranie to zrobienie ulgi na pierwsze dziecko klasie średniej to jest podniesienie podatków. Więc proszę, nie, panie pośle, pan też doskonale wie, że to nie jest podnoszenie podatków. Chodzi o uściślenie i zrobienie jednego systemu. Chodzi o to, żebyśmy pomagali. Nie, chodzi o to, żebyśmy tak naprawdę pomagali rodzinom wielodzietnym i tym rodzinom, które mają więcej dzieci, żeby te ulgi, jeżeli je robimy, przynosiły konkretne rezultaty. Pani wie, ile wynosi średnia wysokość ulgi, z której realnie mogła polska rodzina skorzystać w tym roku? Wiem, że jest bardzo niska, wiem, że ciągle jest więcej. Chcecie dać większą ulgę tym rodzinom, które nie mogą korzystać z ulgi, a chcecie ją zabrać tym rodzinom, panie które mogą korzystać z ulgi. Proszę przygotować mądre rozwiązania, które będą spójne, ekonomiczne, które dadzą korzyści tym rodzinom, a nie będą sięgały do kieszenia innych podatników. Małgorzata Kidawa-Błońska o Mierzei Wiślanej. Chodzi mi o ten tak zwany przekop przez Mierzeję Wiślaną. Co pani sądzi o tym projekcie? Skoro natura tego przekopu nie zrobiła, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, żeby tam był przekop, to by był. Chyba najbardziej znana wypowiedź pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o zgubionych 19 miliardach złotych. Jak poszło wczoraj przelewanie 153 miliardów do ZUS-u? No nie wiem, jak poszło. W każdym razie nie było żadnych nieprawidłowości. To rzeczywiście wielki skok. Nie, to wielkie przedsięwzięcie i to musiało pójść bardzo sprawnie, bez żadnego błędu i to się udało. Porównując liczby, 153 miliardy przelane, dług publiczny spada o 134 miliardy. To gdzie jest te 19 miliardów? Za wypłacalność emerytur nie odpowiadają żadne inne instytucje poza państwem. I to państwo gwarantuje, że wszyscy będziemy emerytury mieli wypłacane, tak jak na to się umówiliśmy. Ale nie umie pani wyjaśnić tej zagadki 153, 134? Nie. Nie. Trzeba by się dowiedzieć. Żeby się nie okazało, że 19 miliardów to parowało. Nie, to są na pewno jakieś kwoty, które wynikają z różnych takich działań. Nie chciałabym tutaj nikogo wprowadzać w błąd. Na koniec krótki fragment programu Młodzież Kontra. Pani poseł, znamy już projekt budżetu na przyszły rok, budżetu przygotowanego przez polityków Platformy Obywatelskiej. Wynika z niego, że stajemy się już oficjalnie płatnikiem netto. Każda polska rodzina, taka standardowa 2 plus 2, według tego projektu w przyszłym roku do Unii Europejskiej dopłaci około 500 zł. Co pani ma nam do powiedzenia jako przedstawicielka partii najbardziej prounijnej, probrukselskiej? Jak pani może to uargumentować, że teraz do Unii po prostu już zaczynamy dopłacać, nic z tego nie mamy, a tylko tracimy? Nie tylko politycznie, teraz także już i po prostu w naszych portfelach. Znaczy to nie jest tak, że tylko dajemy, a nic z Unii nie bierzemy. Polacy chcieli, właśnie, w referendum właśnie Polacy... będziemy dawali więcej niż dostajemy rzekomo z Unii. Nie, tak jesteśmy jeszcze, płatnikiem. Na razie jeszcze tak nie jest. Polacy w referendum chcieli być w Unii,
bycie w Unii to są także zobowiązania. Jesteśmy krajem, który dość dobrze się rozwija i musimy ponosić takie samą odpowiedzialność jak wszystkie inne kraje. Ja się cieszę, że my jesteśmy płatnikiem. To znaczy, że z nami nie jest tak źle, że rozwijamy się dobrze i możemy być brani pod uwagę jako bardzo poważna gospodarka. Tylko, że pani zarabia w naszych podatkach jakieś 10 tysięcy samej diety, a ludzie, którzy mają niskie zarobki, będą dopłacali do Unii. Pani może się cieszyć, bo pani tego nie odczuje, ale polskie rodziny to odczują. Odczują pan, to, że muszą dopłacić do Unii. Są różne polskie rodziny. Że muszą dopłacić do pani dobrego samopoczucia. Są różne bolesne. Ja mam świetne samopoczucie. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze Wypowiedzi Polityków i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.